Witam, TVQ1993, to jest kolejny odcinek Fortress Crafta, Frozen Factory, właśnie nikiel się skończył, dostałem właśnie taką wiadomość, tutaj pisze nikiel. Koniec. Więc czas najwyższy zrobić osobną kopalnię niklu, gdzie jeszcze czekam tak naprawdę, aż ten szyb się zrobi, bo jeszcze on się robi, ale jeszcze się nie zrobi, więc poczekamy trochę. Zostało niklu tylko 335 sztuk. Jej, bardzo dużo. No nic. Trochę szkoda. Ale i dobrze, bo będziemy mieli nową kopalnię. Będzie więcej niklu dla nas i tak dalej. Bo będzie jedna winda tylko pod nikiel, więc nawet dobrze. Nawet dobrze. Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. Nikiel był tam, z tego co pamiętam, i tutaj powinno już wykopać to jakąś dosyć dużą ilość. Chociaż widzę, że tu energii idzie dosyć mało, nie wiem czemu. Nie, ta energia jest full. Tam jest też full, czyżby skończyło? Jest też pełne i... A nie, to nie skończyło, po prostu szuka... A tu jest blok do wykopania. Co to jest? Nikiel. A ile? To jest ten sam. To jest ten sam nikiel, co jest... Wow, za jasno. Dobra, już kopię, więc poczekajmy chwilę. Dłuższą. Niedługo już wykopię. Nowe odkrycie dostałem! Bulk Storage. Możemy sobie zabrać Complete Research. I teraz chcemy zrobić co? Tak naprawdę z tych wszystkich tutaj rzeczy nie ma niczego takiego, co bym bardzo, bardzo potrzebował, ale muszę zobaczyć, co odblokowuje nowe badanie. To chyba nie. Nie pamiętam, że to było to, ani to. To raczej też nie. Gdzie jest to badanie? Nowe. Bo tu nie jest wpisane. Weźmy to sobie odkryjmy od razu. No dobra. To co by było łatwiejsze do zrobienia? To? Ultimate i Advanced? Nie. Jest coś, co wymaga tylko tych podstawowych. To niby można by było zrobić. No. Improved minecarts. Okej. Ja już wiem chyba. Musimy zejść nisko pod ziemię. Jeszcze tamto nie wykopało się, ale dobra, pójdziemy na dół. I poszukamy tieru czwartego surowce. Okej, więc jesteśmy bardzo, bardzo głęboko pod ziemią i tutaj mamy takie różowe coś. To jest tier czwarty ma... Co to będzie dokładnie, to nie wiem, nie pamiętam. Ale mamy właśnie zeskanowany jeden z tych czwartych tierów. Zobaczę, czy gdzieś jest jaskinia. O, super! Mamy przed nami jaskinię, więc nie będzie źle. Jesteśmy bardzo głęboko pod ziemią. 800 metrów prawie. O, jest. O, je. O, tak. O, jeszcze kryształy są. I tu mamy kolejny tier. Kolejną orę. O, patrzcie. Kryształek. Przy okazji. Ale dużo tu tego jest! Wow, jaka fajna jaskinia. Patrzcie, nikiel! Ile tego niklu tu jest? Dobra, to ja już nie mam problemu z niklem. Już wiem, gdzie znaleźć nikiel w takiej dobrej, fajnej ilości. Patrzcie, jest gniazdo Hive Mindu i
Mamy tutaj pełno litium. Aż się boję, ile tego litium tu jest. No, myślałem, że będzie więcej. Ale wow, ta jaskinia, wow. Wow. Tam chyba widzę zejście w dół, w tamtym miejscu. Bardziej w dół. I tak jestem już bardzo, bardzo głęboko. Ilu zaczyna się piekło? Chyba od 600 tysięcy się zaczyna Deep Hell biom, ale jakoś tak? Tak czytałem na Wikipedii było. Nie, kiedyś musimy zobaczyć. Nie ma tu przejścia. A myślałem, że będzie. Ale WoW! Teraz ja mam problem, bo ja nie wiem jak... Znaczy... Czy ja wrócę żywy, czy umrę? Chyba umrę, wiecie? O jest! Zejście w dół! Bardziej. O i tam? Nie? 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 Nie. Tam nie ma zejścia w dół. Ale tu jest więcej, 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 więcej jaskini. Duża ta jaskinia! Wiem jak tu przyjść, ale nie wiem jak stąd wyjść. Za bardzo. Już się zgubiłem zresztą, więc... Trochę lipa. Ej, no bez jaj, no. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Może uranium mi się znajdzie. Fajnie by było. A właśnie Arturowi się kończy energia. Dobrze, że jeszcze ja mam. Szukam dziury, ale nie za bardzo mogę znaleźć. O, jest tu coś. Co to było? To nie było uranium. Co to było? To ja poważnie nie pamiętam, co to jest. O, i przy okazji dwa kryształki, super. Wiecie co, mam déjà vu. Takie bardzo, bardzo dawne déjà vu. Kiedyś śniło mi się to, że to robiłem, ale najlepsze jest to, że to mi się śniło chyba pół roku temu. Jeszcze zanim tą grę znałem. O, tak, przypowiadam przyszłość. Nie ma nic już tutaj? Nic, a nic? Zero? No nie ma. Nie ma zejścia w dół, a jesteśmy bardzo blisko biomu lawowego, gdzie mógł parę skanów zrobić, więc myślę, że energia może mi wystarczy. Tam jest bardzo gorąco. Myślę, że pójdę do najbliższego miejsca i podkopię się trochę w dół, ale nie bezpośrednio w dół, bo to się... No, to zgon będzie. Patrzymy na temperaturę i patrzymy pingowanie powietrza. Nic nie ma pode mną, dobra. Możemy kopać w dół. O-o. Niestety złoto. Tu też. A tu nie. No to tu też. Tu nie. Tu też. No ja ile tego złota? Oj. Aj. Oj, co to jest? Nic nie widzę. Dobra. Ostrożnie. Patrzymy na temperaturę. External temp. Dobra, 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 jeszcze jest ok, jeszcze jest ok, jeszcze jest ok. Jeszcze jest ok. Uwaga. Pink Air, nic nie ma pode mną. Dobrze. I temperatura rośnie. Jak widzicie, właśnie się zmienił biom na Magma Caverns. I teraz trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożnym. O, już się zaczyna pusta przestrzeń tam. 279 stopni. Okej. Tam jest jaskinia, widzę.
Pójdziemy tam. To gdzieś tu. Gdzieś tu. O, jest. Super. Patrzcie na temperaturę. O, mamy uranium. To jest uranium. Super. Dobra. Patrzcie na temperaturę. 815 stopni. I mamy Magma Caverns. Tam zejście w dół bardziej. Wow. Nie mam energii, żeby wrócić. Nie mam energii też, żeby jetpackiem polecieć tam, ale to są takie stworzonka. Jest, można niżej lecieć, jak najbardziej. Jest tam dziwnie. A o. I to, co słyszeliście, to właśnie jedno z tych stworzonek. Nie jestem pewny, chyba wam nie dam rady pokazać ich. Chciałbym, ale nie pozwala mi na to miejsce, w którym jestem. I energia, jaką posiadam. Ale przeskanujmy lawę. Co tu jeszcze przez do skanowania by było? O, patrzcie! Z. To jest nasz kochany, kochany robaczek z lawy. Zastanawiam się, czy coś jeszcze mogę przeskanować, zanim umrę. Albo YOLO, pokażę wam, co jest niżej. Hop. Dobra. Niżej mamy dalej zejście w dół. Ale no się próbuję tu poszukać. Przy okazji kryształki trzeba zebrać. Przyda się. Mam energii 10. No tu nie jest w ogóle zimno, więc teoretycznie energia mi nie będzie na nic potrzebna. Znaczy, będzie. No ale cóż. Ej, co to jest? A chwila, moment. What? To jest bug? Tego tu nie ma. To jest sam mesh. No, to jest sam mesh. To jest bug. Dobra. Ale nie jest taki jakiś poważny. Więc jesteśmy właśnie bez prądu. Ale temperatura mojego kombinezonu nie będzie spadać tak gwałtownie, bo tu jest cieplej niż na górze. Więc i tak jak zejdę coraz głębiej. Czemu ten mesh się tak zbugował? Znaczy zrobił. Im zejdę coraz głębiej, no to jeszcze cieplej będzie się robić. Temperatura już ogólnie wróciła do normy. Bo bo tak. Ale i tak zamarznąć mogę. Nawet jeżeli będę stał przy lawie. A jak dotknę lawy, to temperatura. No, spójrzcie w prawą stronę, prawą. O, właśnie jesteśmy w nowym biomie. You're lost. To jest ten nazwa nowego biomu. Co się dzieje? No, patrzcie. Temperatura. Pum, 1500 naraz. Ale to dobre ten miejsce, dobry sposób, żeby się rozgrzać, wiecie. Jestem na minus 1200 tego. Nie mogę nawet przeskanować tego, bo nie mam powera, więc może zginę. Spalę się. No. Dobra. Więc mamy 5 skanów do przeskanowania i zobaczmy, co my tu mamy. Chromium, molybendum, super hard rock, tam co to było. Tego jeszcze, z tego się nic na razie nie robi. To dopiero będzie do wykorzystania. Magma site, to jest ta magma. I nie, fluid magma, to jest magma.
Ej, to nie ma uranium? Ja nie mam uranium. Uranium jest bardzo podobne, ale tylko pomyliłem. Ale mamy teraz Frozen Factory Expansion i odblokowuję właśnie tutaj to badanie Frozen Factory. Będziemy mieli z tego takie rzeczy, jak na przykład z tych fajniejszych, no Sweet Power Pack MK2, Magmatic Block Assembler, Chrome Block Assembler, Machine Block, MK1 Sweet Upgrade Module, dużo rzeczy ciekawych. Climate Control Center to jest główny blok, główny budynek tego. Trencher Drill, Trencher Motor, ma Hard Rock Grinder, inne rzeczy. Dużo rzeczy, pełno rzeczy. W ogóle jestem pod atakiem. W trakcie ataku, tak naprawdę. Wow. Schowam rzeczy, których nie za bardzo potrzebuję, bo chcę mieć miejsce. Będę musiał wyrzucić tutaj rzeczy, których nie potrzebuję, mam ich mało, a no, gra co mi miejsce. Na przykład to. To mi też graci. Dobra. Okej. Zobaczyliście biom lawowy. Nice. Okej, więc tak, zbudowałem, znaczy tak naprawdę samo wykopało tutaj tą dziurę 3x3 aż do niklu i ona jest. I ona jest gdzieś właśnie tu. Tak, i to jest rak. Tak. To jest góra, czyli to jest raz, dwa, trzy, raz, dwa. Chyba dobrze. Chyba. Mam nadzieję. Dla pewności sobie zrobię takie. O. Tu. 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 I tu, żebym widział dokładnie, czy dobrze postawiłem, czy źle. No i widzę, że dobrze. No. Jest dobrze postawione. Idealnie. Super. Więc tak, tutaj mamy wejść na windę i teraz musimy zrobić jeszcze. Gdzie to jest? Nie mam tych bloków już. No nic. Musimy zrobić jeszcze dobrze. Raz, dwa, trzy. Nie. Wyżej, wyżej. Albo nie, wyżej. O jeden wyżej. 2, 3. Chyba tak. I teraz, gdzie to jest? Dobrze? Ja, dobrze. Idealnie. Okej, więc mamy. To Rayle, no niby mamy, ale będzie za mało, tak czy siak, ale mamy. Więc to Rayle i energia. Energia poleci sobie tu. Zobaczmy, gdzie energię możemy dostać. No niby mogę ją zabrać bez tego z tej turbiny, tylko że ta turbina już ma przez całą energię, no wykorzystuje ją tam do tej windy, jeszcze do kolejnej windy wykorzystywać, tak trochę no lipa. Jeżeli ja bym dał tu, a co? Będzie dobrze. Ta turbina sobie poradzi z. Potem najwyżej, wiecie, zmienię trochę tworzenie rezinu. W ogóle to zaczniemy Frozen Factory robić. Potrzebuję to i to. O Boże. Ojej. Dobra, to może później. To może później. Weźmy laser transmitter MK2 wystarczy. Crafting.
Dobra. Więc... Ty idziesz tutaj, lecisz tutaj. Lecisz sobie jeszcze bardziej tutaj. Ale nie dolecisz. Oczywiście, że nie. On doleciał sobie gdzieś tu. A tu. No, ale tu już doleci. No. Więc energia jest i teraz powinno się tworzyć. Tworzy się. Super. Pięknie. Trochę to potrwa. Przy okazji muszę co jakiś czas wrzucać nowe te. Gdzie ja w ogóle tworzenie tego zrobiłem? Ja zapomniałem całkowicie tych Rayli. Okej, więc szyb się tworzy. Ja przez ten czas myślę, bo tak nie mam co zrobić teraz, tylko muszę czekać. To zobaczę co tutaj, jak to tu wygląda z tym. Więc mamy jeszcze więcej refined resin i nie będziemy w stanie na razie się dokopać jeszcze do Hive Minda, ale blisko. Jeszcze raz to przesunę trochę w prawo i będzie dobrze, myślę nawet może niżej. Jeszcze niech tylko wykopię wszystkie te czerwone resiny, mógł już nawet teraz przestawić to. Nie ma to problemu, ale nie, jeszcze niech działa. Tam widzę, że rezinu jest bardzo, bardzo dużo, więc nie ma problemu. Jak najbardziej, okej. Skraftowałem rury. Gdzie one są? Gdzie one są? Tu są, 64. Są bardzo, bardzo drogie, więc mało ich mam. Mam nadzieję, że tyle wystarczy, bo nie stać mnie na więcej. Więc tutaj tworzę ten szyb. Mamy energię do jetpacka? Mamy, więc możemy sobie przelecieć się na dół. Zobaczymy. Tutaj zwalniam jetpackiem, bo inaczej to zginę raczej. I jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo blisko i... Tak, już raz umarłem tutaj. Jetpack, boom. Więc przygotowałem sobie tutaj parę rzeczy. Mamy hopery nasze kochane, które no działają. Bo co, że mają robić? Teraz tak, rury bierzemy, ale najpierw jeszcze tutaj muszę ustawić, bo na razie to będzie zwykła winda, bo nie mam na razie surowców na to, żeby zrobić lepszą. Więc ta pierwszego tieru na razie będzie dobra. Dobra. Więc to po prostu przeleci się tutaj. Tutaj za bardzo wymyśleć nie trzeba akurat. No i zrobimy rury po to, żeby po prostu, no nie muszę tu żadnych działek stawiać, one są troszeczkę też szybsze od beltów, więc jest jak najbardziej na plus. Mogę tego się pozbyć niby tutaj. Jest dobrze. Te hopery się i tak przepełnią, to będą sobie stać bezczynnie. Zawsze mogę podłączyć jeszcze, przygotować, że tak powiem, na kolejną, no, na kolejne ulepszenie windy. Nie byłoby źle, a to wtedy będzie bardzo proste, bo po prostu cały czas idę prosto rurami. I tu w prawo trochę. I tu. Ups. I tu. Super. Naprawdę super. Więc mamy tutaj nasz system. Zobaczmy czy tam, o już widzę te szyny, super. Mamy ten nasz system do niklu. Myślę, że będziemy można go potem ulepszyć jeszcze tutaj, wiecie, dodam 3 hopery i będzie tutaj więcej tego. Ale tak może być na początek. Jak najbardziej. Dostanę się na samą górę jetpackiem tylko? Może. Na pewno dobrze działasz.
Jest to dosyć wolne, bo nie jest, nie ma tutaj tego headu lepszego. Już też przygotowałem ten mały hopper na to, ale będę musiał coś zrobić. O, energia. Będę musiał coś zrobić z tym. Mogę nawet chyba lepszy cutter, nie head, tylko lepszy do kopania. Jak to się nazywało? No wiecie o co chodzi. Te ulepszenie, zwykłe ulepszenie. Cholera, więcej bossów leci do mnie. Jak ja mam się wybronić? Rakiet nie mam cały czas, znaczy one się robią non-stop, ale tworzą się za wolno. O wiele za wolno. To jest problem. Jeżeli ja mam zrobić, pozbyć się tych wielkich overmindów, no to muszę się potrafić być w stanie wybronić, a bez tego to trochę lipa. Działko proszę. Zobaczmy ile mam tych fioletowych oczek. Jeden. Tu nic. Tu też nic. Cały czas jeden. No dobra, to co mówiłem, o co mi chodziło, to jest Fusion Drill Motor. A może nawet i Antimatter możemy użyć. Nie byłoby to takie złe. Niby. To już chyba dokopało się. Mam taką nadzieję. Nie, jeszcze nie. Bum. Lada moment. Jak tylko przestanie wrzucać nowe te, albo energii zabraknie. Teoretycznie niby już. Teoretycznie. A czy już? Osiem. Nie, jeszcze nie. Dobra, teraz już na pewno już. Bo mamy 465 i to już nie rośnie, nie spada, a energia jest, więc już. Jest gotowy. Jest gotowy, by czynić swą powinność. Czyń swą powinność, Windo. Przynieś mi Niklu. Natychmiast. Papa, papa. Dobra, niech sobie jedzie. Niech sobie robi co chce. Działa, działam. Jej. Shit. Głupie bossy. Nienawidzę was. Głupie bossy. Winda czyni swoją powinność. A ja jeszcze muszę uczynić powinność przenoszenia tego Niklu tutaj. To będzie proste. Na szczęście. Ale w tym miejscu skończymy odcinek, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa pa!